Ja chcę wam złożyć świadectwo na temat między innymi duchowej jakości. Jakiś czas temu pochowywaliśmy tatę Sławka i ten pogrzeb był ewangelizacją. I usłużni, tam pracownicy tego domu pogrzebowego, po tym jak głosiliśmy Ewangelię, Artur tam wygłosił takie ostatnie słowo, gdzie też wprowadził Sławka. Oni puścili tam Ave Maria. We mnie się podniosło i dzięki temu zaśpiewałam ewangelizacyjną piosenkę, ale pomyślałam sobie, piękna melodia. To była Ave Maria Schuberta, przepiękna melodia. I wtedy powstało coś we mnie takiego, napiszę nowe słowa do tego. I napisałam te słowa, ale że nie mam szkolonego głosu, to sobie myślałam, chodziłam tak sobie i myślałam sobie, kto by mógł to zaśpiewać. I najpierw to podsunęłam Asi Kowalskiej, później Magda się tutaj zaoferowała, być może ona. Później Sisa się pojawiła ze swoim dramatycznym sopranem. Tak? I żadna z tych osób jakby do końca nie chwytała tego. Tak? W międzyczasie Basia pomyślała sobie, tak, fajnie by było w ogóle nakręcić film, żebyśmy my weszły do kościoła katolickiego i żeby ktoś zaśpiewał z łaski, przez wiarę, zbawienie dzisiaj mam, nie? Bo to tak szło. I ja cały czas myślałam, to nie ja. I w pewnym momencie, to było w zeszłym tygodniu, chyba w poniedziałek albo we wtorek, Basia mi wysłała na Messengerze pytanie, czy pojechałabym z nią do Częstochowy. I ja napisałam, że tak. Napisałam, że tak, ale w ogóle nie wiedziałam, co mam tam robić. I nawet Artur się pytał mnie, no i co, jedziesz do Częstochowy, a dlaczego? Ja mówię, nie wiem, chyba lubię takie akcje, nie? Tak w ogóle nie wiedziałam. I no tam Mateusz się od razu też zgodził, więc już byliśmy zwarci, gotowi. Ja nic nie wiedziałam, co ja tam będę robić. I rano, w piątek, ja wstałam z łóżka, w ogóle z tą pieśnią, tak? Z łaski przez wiarę zbawienie dzisiaj mam. Już przeminęło to, co stare. Ziścił się Twój zbawienia plan. Swoją krwią, którą przelałeś za mnie, oczyściłeś mnie tam. I ja wiedziałam, że ja chcę to zaśpiewać w tym klasztorze. I się bałam. Pojechaliśmy, a zanim jeszcze, bo to będzie świadectwo, takie jak złożyła Anetka. Sławek, zanim wyjechaliśmy, powiedział, kiedy się modliłem o was, zobaczyłem tam księdza Paulina, który się na was patrzy, bardzo bacznie wam się przygląda. Nie, nie, nie tak, no okej, dobrze. Pojechaliśmy. Weszliśmy tam po odstaniu swojego w kolejce. Co ciekawe, w ogóle zamiast święconej wody są teraz te odkażające płyny. Nie obmyliśmy się rytualnie. Weszliśmy tam, była msza akurat transmitowana. Trochę mnie przerażało to, że Basia miała parcie, żeby tam wejść na wizję. Ale czekaliśmy, jak księża skończyli tam odprawiać i od razu byliśmy już umówieni, co kto robi. Basia zaczęła głosić. Słuchajcie, ja zaczęłam śpiewać. I być może tego nie będzie słychać na filmie, ale ja w ogóle widziałam, że w tym rytmie, co ja śpiewałam, Basia uwalniała poselstwa. Dokładnie te same słowa, które ja śpiewałam. I to było tak mega. I w pewnym momencie zobaczyłam, jak tymi samymi drzwiami, w których zniknęli ci księża, wyszedł właśnie taki ksiądz, młody ksiądz, Paulin. I on stał i się patrzył
i wysłuchał tego, co Basia mówiła. Później zatrąbił na szufarze Mateusz, zaczął głosić, wysłuchał do końca wszystkiego, jak nas zgarniali tam ochroniarze, którzy generalnie nas się bali tak naprawdę, a my nie wiedzieli, co mają zrobić z nami. My głosiliśmy po drodze do wyjścia i jeszcze później na dziedzińcu. Ja wiedziałam, że ten człowiek nas obserwuje bardzo bacznie. No i chciałam w ogóle złożyć świadectwo, żebyście swoich objawień nie podrzucali jak kukułcze jajka. Jeżeli macie coś w sercu i się u was rodzi, to w ogóle to ma duchową jakość wtedy, kiedy w ogóle ta osoba, która ma to w sercu, to wypełni. Nie podrzucajcie tego, bo być może ktoś by piękniej zaśpiewał. Ale to w ogóle nie chodziło o ten śpiew, nie? To chodziło o to, żeby w ogóle to wykonać. Amen.